Witajcie, z tej strony Artes, a to kolejny odcinek z The Sims 4 od Incela to Chada. Trochę mnie nie było, no w sumie tylko tydzień, ale to nadal trochę jest czasu. I samo pierwsze chciałbym poprosić was o feedback, komentarze i propozycje kolejnych gości do raczej Simów to tła. Tak jak był Oruk wcześniej. To dzisiaj mamy kolejnego Sima w tle. Ojojoj, jak szybko. I prawdopodobnie go dzisiaj odwiedzimy. Oczywiście, środa nastaje. Błędy jakieś tam, ty. Mody trochę mają błędy w sobie. Ale zdarza się niestety. I... Okej, wszystko dobrze jest. Introwertyk. U Janka? Dobrze? Nie, u Jurka, przepraszam. U Jurka? To będzie, to jest normalne, że on żadnych interakcji nie wykonuje. Tylko sobie żre. Jak rurururururówkowce. Jej śpi, jej strach. Jak rurururururkowce. Okej. Okay. Myk. Przyspieszamy sobie tą noc. Zaraz Jurek. Ciągle teraz jakoś zacząłem wspominać imienia naszego pięknego Sima. Jurek sobie zje, jak wstanie. I troszeczkę tutaj jest, no, zaniedbane. To chyba przez to, że kosza nie dałem. A to na chwilę szybko myk. Ojoj, nie patrzmy. Przez przypadek jeszcze lodówkę wziąłem, a nie chciałem. I też gdzieś tutaj powinny być fajne rzeczy. To nie to, chciałbym kosz. Kosz taki mniejszy. Taki piękny. Myk. I też. Gdzieś tutaj powinno być coś fajnego. Zmodyfikowana. O, ciekawe. Ale... Mamy to. A da się pomniejszyć. Jeszcze jak? Pięknie. To jest wspaniałe. Dobra. Koniec tej zabawy. Dobra. Ojca Świętego trzeba tutaj dać. Idealnie nad łóżkiem. Okej, może... O! Takiego. To jest... 2, 1, 3, 7. To jeszcze piękniejsze jest. Okej. Okay. Tutaj nasza Jolanta coś tutaj patrzy w nasz komputer. A, dzieło sztuki ogląda. A co tam oglądasz? Samochody? I po prostu sobie coś googluje. I to są niby dzieła sztuki, co? Nieładnie tak oszukiwać. Okej, okay, ty przypadkiem to pracy nie masz? Za 4 godziny dopiero. A ty weź coś zjedz, chociaż Jurkum nasz. Ulubiony Simie. Zjedz coś na szybko. Krakersy cerowe, raz, dwa. Siup. Myk. No, sio. Nom. A ty, Jolanto? Jolanto? Tak? Posprzątaj nam. Mam nadzieję, że wszystko zaczniesz sprzątać. Okej, okay, mamy to. Bardzo dobrze. Jurek się najadł. I teraz może programować. Nie wychodzi z domu. Kariera, tu, sekrety wampirów, gry piftowci, serii społeczności, tu. Kariera? Nie, więcej opcji. Programuj. Ćwicz programowanie, Jurku. Myk. A ty idź do pracy, users. No, szybciej, niech już ciebie ta praca zabierze.
O, już tutaj jakieś minusy idą. Coś już tutaj będzie się działo. Oj, oj, oj. Dobra. Jak na razie nie ma tutaj żadnego większego komentatora przy Simsach, niestety. Okej, oczywiście, jak ty będziesz pracowała, to możemy tutaj ci coś... Badę metody niszczą w kuchni. Pracuj ciężko. Ciężko pracuj na swojego syna. Który... No, który sobie siedzi. I gra. To znaczy programuje. I to chyba będzie język C, z tego co ja widzę. Ale mogę się mylić oczywiście. No dobra, Jurku. Szybciej programuj. Myk. No dawaj. Ale ten bębzon. Stan obfitości Jurka. Piękny. Aha, te włosy mają po prostu kocie uszko jak opaskę. Dopiero teraz to zauważyłem. Że to jest opaska. Ja wcześniej myślałem, że to naprawdę są to wczepione kocie uszka. To chyba dobrze o mnie nie świadczy. Okej. W wyprogramowaniu... Jurku, ćwicz, zmodyfikuj grę, napisz wtyczkę. Blokowanie. Poćwicz trochę. Jeszcze trochę poćwicz. I napiszesz nam wtyczkę. No szybciej. Okej, jest. Okej. Napisz wtyczkę. No dawaj. O, nagle smutny jest. Dobra, już nie ćwicz tego programowania, tylko pisz wtyczkę. Dajesz. I czy jakieś hakowanie da nam jakieś pieniądze? Albo serwis. No dobra, hakuj ten serwis. Dawaj. Ja bym coś się tam zaprogramował, a nie jakieś takie rzeczy. Typu hakowanie i tak dalej, ale... Jak nie mamy opcji innej, no to trzeba... Trzeba mieć co się lubi. Hej, to simki o imieniu Nino, Oczywiście, że tak. Okej, Jurku, myk. Hakuj. To było dziwne. Wydawało się, że właśnie ten Ray pisał. A tutaj taki Zong. I co tam schakowałeś? No, pochwal się. Ło, kurde, to jest życie. Okej, co tutaj jeszcze skupienie musi utrzymywać? A to takie mniejsze rzeczy. Jak na razie ty, Jurku, nie masz po co nawet z domu wychodzić, bo nie potrzebujesz. Kto by chciał z domu wychodzić w taką pogodę? Chyba nikt. Dobra, coś na szybko zjedz i wracaj do piwnicy. No, myk, jedz. Przy okazji jeszcze z toalety skorzystaj. Oj! Coś chyba mi się wydaje, że zakup papieża nie był zbyt dobrym pomysłem. Bo jakby to powiedzieć, no... Lipa. Dobra. Nie może zasadzić. Aha, na świat. Jedna truskawka. Dobra, Sasi. Te dwie rzeczy. Może się przydadzą się na przyszłość. Dobra, powinno być dobrze. I wracamy.
Jak widzimy, tutaj za wiele się nie dzieje. Poza tym, że ty powinnaś już chyba pracować. A nie, wróciłaś z pracy. Sorki. Pomyliło mi się. Bo miałem malutką przerwę. Jeszcze muszę coś takiego zrobić. Okej, okay. Powinno być git. Okej, okay. Jurku, Jurku, Jurku. Coś ciekawszego rób. Programuj, zmodyfikuj grę. Mam pytanie. Czy to ci polepszy twoje, weź udział w turnieju? Simowie na zawsze. Zmodyfikuj je. Program, zmodyfikuj. Simowie na zawsze. Dobra. Programuj, no. Szybciej, szybciej, szybciej. Dawaj, dawaj, dawaj. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Poczucie spełnienia. Nice. Chociaż ty, Jurek. Okej. Okay. Nasza Jolanta sobie śpi, śpi, śpi. O, szybki Jurek. Nagle się teleportował. A, temu. Wszystko jasne. Myślałem, że ty skończysz spać i wtedy naprawisz. Ale no cóż. Napraw szybko. Wyłącz i włącz. I wracaj do spania. No okej. Okay. Bo jednak o komputer trzeba dbać. Tutaj sobie... to postawimy, a ile to jest warte? Cytryn. Sprzedamy. Bo teraz każdy grosz tak jakby będzie nam się liczył. Bo niestety... niestety... Okej. Okay. Ty zrób nam... okej. Okay. Dobrze. Good. Brawo. Co ja miałem jeszcze powiedzieć? Ale teraz zauważyłem, że ostatni odcinek nie był tydzień temu, tylko dwa tygodnie temu. I temu będzie jeszcze jutro odcinek. Czyli jak dzisiaj jest niedziela, to jeszcze jutro będzie odcinek. I jak ktoś dzisiaj szybko napisze komentarz, to jeszcze uda mi się zrobić na jutro. Mam nadzieję, że właśnie jakiegoś sima to tła. Z propozycji, z komentarzy. Jeżeli nie, to ja będę inaczej szukał jakiegoś pomysłu na takiego sima. Okej, okay. Co my tutaj mamy? Tu, tu, tu. Zje coś na szybko. Bo to tylko tyle nam może w miarę porobić. Mamy teraz czwartek. Jutro będzie dzień piątkowy. Co może być ciekawym rozwiązaniem dla naszego Jurka i dla jego życia. To znaczy ciekawym momentem. O to miałem na myśli. Okej, okay, programowanie. Zmodyfikuj grę. Oczywiście. Simowie na zawsze. I potem jutro sobie zrobisz... weźmij udział w właśnie w turnieju. No. Okej, okay, teraz możesz nawet i oceny hakować. Dobrze. Ale tak naprawdę to chyba nawet ci się nie przyda. Ale jakoś ta długość życia jest trochę długa. Ale sobie poradzimy. Oj. Poradzimy sobie. Okej. Okay. Myk, myk, myk. I teraz jak ten twoje? Chyba powinnyś dać radę. Simowie na zawsze. Dajesz? Jurek, wierzymy w ciebie. Dawaj. O. Okej. Okay. Każdego dnia coraz lepiej gra w gry wideo. Okej, okay, może być. Dawaj. Nie przerywaj. Nie patrz na to, że jesteś głodny. Trzymaj. Trzymaj. Dajesz. Dajesz. Dawaj, szybciej się kąp. Dajesz. O! I uwaga. I co mamy? Nie ma nagrody. No cóż.
Smutne. Bardzo smutne. No to mowę nie modyfikuj. Może jeszcze raz zmodyfikować. Ciekawe. Czyli programowanie. Napisz wirusa. Watykańczyk. To byłoby coś pięknego. Dobra. Myk, myk, myk. Dawaj programuj, programuj Jurek. Dawaj. Ale jak te linijki kodu piszesz? Co tym razem masz? Pomidor? Pomidor. Okej, nie musimy tutaj podlewać. Jest spoko. I czy nam opłaci się hotowe pomidory? Raczej nie. Okej. Okay. Za 15 godzin będziesz miał kolejną wizytę w pracy. Okej. Okay. I chyba na piątkowym wieczorze skończymy dzisiejszy odcinek. Trochę szybko nam tutaj wszystko nam idzie. Trochę tak... Nie wiem. O! Tylko... Zdołał zainfekować tysiące niezaktualizowanych komputerów. Komputery przemienione w zombie, przywody światowe sieci bankowe, dzięki czemu Jurek... O! 128. Już powoli zarabia tyle, ile jego matka. Czyli to jest smutne trochę. Piękno. A jaki ty masz opis? Karolu. Poczekajcie, musimy bardziej w tym kierunku pójść. Zawarta, zmodyfikowana. Ty, Janie Pawle, kochany, trafisz do Simów na śni. Piękne. Doceniam moderów. Tamtym to możliwe, że kiedyś się zajmę. Kiedyś. Okej. Okay. Nie patrzmy na to. Ale też by się nam przydała się jakaś żabka. Dla naszego ropucha. Tylko gdzie byłaby tutaj jakaś żabka? No, słonik. Słonik. Elefant. Tu. Już mamy kolejny dzień. Nasza Jolanta już będzie powoli chyba wstawała. A co tutaj mamy? A to raczej nawet Jurek nie ma po co tam iść. Niestety. Bo to nie jest dla niego. Smutne. Okej. Okay. Tutaj żabek nie ma. O. Skończ, robi swoje. Idź po żabki. Przydadzą nam się. Poczekaj. Okej. No. Chodź po tą żabkę ładną. O. Zabunia. Listna żabka. Przekaż od razu do naszego Jurka. Myk. A Jurek rozmnoży nam żabki. Tu rozmnoży. Aha, i kolejna taka żabka wyszła. Ok. Jedna żabka. Druga żabka. Dwie równe żabki. Nice. A to chyba możemy sprzedać. Z zyskiem. Hihi. Co ty tutaj robisz, Jurek? Trolujesz na forach. Okej. Okay. Teraz do jedzenia. No szybko. Kanapka. I może jeszcze jakaś żabka będzie. Takiej, której jeszcze nie mamy. Bo żabki są spoko. Tutaj jest Oblivion. Czyżby to jest Oruk? Nie, to nie Oruk. No nie. Pan Paweł. A tutaj, kto to tak biega, chyba Langrapowa.
Tak. Okej, no niestety, ale już żabek nie ma. To już będzie trzeba do pracy lecieć. Żabek nie ma. Smutek. I to chyba właśnie kartony domek. Życie. Happens. Okej. Jurku sobie jedz. Nie potrzebuję kontaktu z ludźmi. Tylko potrzebuję ich grać. I pisać wirusy. Okej. Umyj tam sobie rączki. A ty zaraz będziesz szedł do pracy. Był za godzinę. Okej. Myk, myk, myk. W sumie, a w tym czasie Jurek tam przerwi na chwilę i ubierz się. Ty będziesz naszym człowiekiem, który odwiedzi nową osobę w sąsiedztwie. Okej, teraz musisz się doładować. I myk. Myk. I lecimy. Tak, to jest sim dodany z propozycji. A mianowicie Lew Trocki. Przyjazne powitanie. Piękna taka kamienica, że ja bym tak powiedział. Oczywiście wszystko z galerii. I oczywiście to ja będę mógł wam pokazać właśnie po odcinku to będzie. Część odcinkowa i potem będzie leciał właśnie ten mały tryb tworzenia i tak dalej. Okej, siema, siema, Lwie Trocki, tu. Narzekaj na problemy. Porozmawiajcie sobie trochę o komunizmie. Temu stalinizm nie jest dobry. Tutaj jakoś może dyskusję może się zajść. Pasję. To nie. Plotki, o. Zachwalaj. Oruga, po to piękna postać. O, idealnie. Oczywiście, markizm, menalhol. Okej, nawalę pompki. Katarina. Kaliente. Halo, Lwiej Trocki, where are you? Do środka wszedłeś? O nie, kobiety, uciekaj. Okej, co my tutaj mamy? O, schowały się przede mną, ty. Okej, rozmawiaj z Lwem Trockim. Tu. Uśmiech, czyli pewnie dentysta. Niestety w tym dniu Jolanta musiała długo zostać w pracy, bo był bardzo ruchliwy dzień. A ona niestety sama była w pracy. Na kuchni. I niestety przez to zapracowanie, przez to zamieszanie, niestety nie dopatrzyła, że tosty nadal się piekły. I niestety przypaliły się i zaprószyły, w którym niestety nikt nie mógł pomóc dla Jolanty. Bo niestety każdy czekał na odbiór swojego dania i nikt nie wiedział, co się dzieje się w kuchni, aż było za późno. Niestety Jolanta w tym dniu nie miała jak się uratować. Był bardzo smutny dzień, ale niestety Jolanta umiera w pracy. Niestety wielki smutek. To będzie dla Jurka. Jurek w domu niestety coś dziwnego poczuł.
Od razu zaczął płakać pod kołdrą. Bo już było już późno. A jego mama nadal nie wróciła z pracy. Postanowił sprawdzić, co tam u niej. Ale sam kosiarz, ponury kosiarz, postanowił przekazać mu tą smutną wiadomość. Jurku, twoja matka nie żyje. W twoim plecaku są jej prochy. Gdzie, którą damy, te prochy chyba sobie damy tutaj, to jest sypialni. Okej. Niestety tym smutnym akcentem będziemy kończyli dzisiejszy odcinek. Odcinek niestety pełny straty najbliższej osoby dla Jurka. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!